Siema, tu Bartek z kanału Wlaporama na YouTubie. Dzisiaj chciałem pogadać o płaskoziemcach. Bardzo zainteresował mnie ten temat ostatnio, ale tylko dlatego, że są dwa typy ludzi, że tak powiem, pod tym względem. Jedni są uczeni, naukowcy, ludzie czytani, tacy, co z takiej definicji mogą wywnioskować, że jest jakieś przyciąganie, Ziemia jest okrągła i tak dalej. I również tacy, którzy stwierdzili już dawno temu, że u nich coś nie działa. Ich mózgowe sekwencyjne zapadki nie chcą zatrybić. Ta maszyna nie odpali, chociaż jakbyś kręcił, jakbyś próbował udowadniać, dla nich jest nie. I basta. O podłożu tego problemu nie będę tutaj dyskutował. Chciałem tylko, tak naprawdę trzymam kciuki za tych płaskoziemców i okrągłoziemców, żeby w końcu znaleźli jakiś, że tak powiem, wspólny teren, na którym przybiją sobie piątkę i się zgodzą, że jedni mają rację i drudzy mają rację. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że mamy dwa różne, całkiem różne, skrajne stwierdzenia. Ja bym tutaj apelował, abyśmy się tutaj nie bili ani nie kłócili, tylko spróbowali stanąć z boku, zignorować wszystko, co wiemy, czego się nauczyliśmy i zadać sobie to jedno podstawowe pytanie, ale tak ważne pytanie, że ważniejszego chyba nie ma. Czyli czy naprawdę to, co wiemy, to, co zostaliśmy nauczeni, to, co ktoś nam powiedział, pokazał, wytłumaczył, czy to na pewno jest prawdą? No bo co gdyby okazało się, że to wszystko kłamstwo, to spisek, czy też niedomówienia, czy jakiś bałamucki sposób trzymania populacji za mordę. I tu nie mówię, czy Ziemia jest okrągła, czy płaska. Tylko po prostu, żeby twój mózg przyjął ich narrację, ich tłumaczenie, ich banialuki, cokolwiek. Co wtedy byś powiedział, że nawet fakt, że ty masz rację, a oni nie, to dla nich jak miód, jak gołą stópką przebiegnąć po pleckach, taką dziecięcą, jezuskową. Co w momencie, gdy nasze kłótnie to dla nich jest błogostan, okażą się nową taką realią, takim nowym światem, gdzie wszystko, co ci było powiedziane, wytłumaczone twoim rodzicom i twoim dziadkom, to jedna wielka bujda. Przykład? Proszę bardzo. Pamiętam, jak mój ojciec kiedyś mówił, że w szkole mu powiedziano, że wilki hipnotyzują ofiarę wzrokiem, żebyś nigdy nie patrzył wilkowi w oczy, bo cię zahipnotyzuje. I powiesz, że to bujda, ale na pewno też pamiętasz, że ktoś kiedyś coś mówił zupełnie innego, co ty myślisz, co ty już wiesz. I to jest tak, jakbyś jechał na rowerze i wsadził sobie taką brechę, taki pręt w szprychy i się wywrócił. Nagle się okazuje, że przez jedno słowo, może dwa, może zdanie, twoja fantazja, twoja wycieczka, twoja jazda się zakończyła. Tak się zakończyła, że się wyrąbałeś, przewróciłeś do góry nogami, stanąłeś. Leżysz i się podnieść nie możesz, ale nie temu, że masz obrażenia fizyczne, siniaki, zatarcia, tylko twój mózg eksplodował, bo ktoś coś powiedział. To tak jak ja teraz ci mówię, próbuję to zobrazować, tak jak ktoś inny by ci coś powiedział. Ja w tym podcaście nie mam zamiaru tutaj wzniecania jakichś wojen, przepowiadania przyszłości, bycia jakąś dziwną wyrocznią, czy innym Matrixem, czy też jakimś innym fajnym filmem. Ja tu mam zamiar tylko powiedzieć tyle, że dziękuję za słuchanie mojego podcastu. Mam nadzieję, że otworzyłem ci umysł na to, że ktoś może mieć rację, a jego racja może być ważniejsza od twojej racji. Racjonalna racja,
racniejsza, racja, nie wiem jak dalej. Dzięki za słuchanie, pozdrawiam, cześć.